Poznaj miażdżące fakty. Wybierz pewny cement. Część pierwsza. Urabialność mieszanki betonowej. Czym różni się cement produkowany w cementowni od wyrobu cementopodobnego sprzedawanego pod nazwą cement? Czym różnią się betony i zaprawy przygotowane z tych produktów? Jakie skutki przynosi zastosowanie jednego i drugiego produktu dla bezpieczeństwa i estetyki budowli? Dlaczego warto kupować cement produkowany w cementowni? By pomóc użytkownikom cementu w dokonaniu świadomego wyboru, postanowiliśmy porównać cechy betonu przygotowanego z cementu pochodzącego z cementowni, oznaczonego na worku logo kampanii Pewny Cement, i betonu przygotowanego z wyrobu cementopodobnego. Cement produkowany w cementowni to materiał odpowiadający wymaganiom aktualnej normy, zatem surowiec przewidziany do wykonywania elementów betonowych oraz zapraw budowlanych. Produkt cementopodobny to mieszanka cementu z dodatkami, często w ilości przekraczającej dopuszczalne normy. Z uwagi na rodzaj zastosowanych składników, produkty te nie spełniają wymagań aktualnych norm dla cementów powszechnego użytku, a zatem nie zapewniają gwarancji odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w przypadku ich stosowania jak tradycyjnych cementów. Zarówno cement, jak i wyroby cementopodobne dostępne są w supermarketach i hurtowniach budowlanych. Zakupiliśmy po kilka worków każdego z tych produktów. Następnie w celu przygotowania mieszanek betonowych oraz zbadania i porównania ich właściwości udaliśmy się do akredytowanego laboratorium. Jako pierwszy parametr porównaliśmy urabialność zapraw. Z zakupionego cementu workowanego i wyrobu cementopodobnego wykonaliśmy tak zwane zaprawy normowe. Wzięliśmy takie same, przewidziane normą ilości cementu i wyrobu cementopodobnego, piasku normowego oraz wody zarobowej. Przygotowane zaprawy o składzie normowych zapraw cementowych poddaliśmy ocenie konsystencji metodą stolika rozpływu. Zaprawa na cemencie z cementowni wykazała rozpływ około 19 cm, czyli z punktu widzenia budowlańca albo osoby przygotowującej mieszankę betonową jest to konsystencja bardzo korzystna. Zaprawa przygotowana na wyrobie cementopodobnym charakteryzowała się zdecydowanie niższą konsystencją albo wręcz brakiem konsystencji. By uzyskać tę samą konsystencję, jaką otrzymaliśmy na cemencie z cementowni, do zaprawy na wyrobie cementopodobnym trzeba było dodać o 20% wody więcej. Niestety konieczność dodania większej ilości wody do zaprawy przygotowanej z wyrobu cementopodobnego wpływa na zmniejszenie jej wytrzymałości, zarówno w początkowym okresie twardnienia, jak i po okresie normowym, czyli po 28 dniach. Podsumujmy pierwsze badanie. Zaprawa normowa przygotowana z cementu produkowanego w cementowni ma bardzo dobrą urabialność, charakterystyczną dla tego typu spoiw. Zaprawa przygotowana jako zaprawa normowa z wyrobu cementopodobnego charakteryzuje się brakiem urabialności. Zapewnienie urabialności zapraw lub betonów na tym produkcie poprzez dodanie większej ilości wody będzie się wiązało ze spadkiem wytrzymałości i trwałości. Wyniki porównawcze badań wytrzymałościowych zapraw pokażemy Państwu za miesiąc.